Cześć siemanko, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mateusz. Dzisiejszy odcinek będzie o bardzo popularnym temacie. Ponieważ nastała już wiosna, zimy w tym roku totalnie nie było. Wychodzicie często z psami, słoneczko świeci, kleszczy jest wszędzie mnóstwo. Ja codziennie gdzieś tam ze swojego psa minimum 10 kleszczy ściągam. Kleszcze przynoszą szereg chorób groźnych zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. W Polsce kleszcze najczęściej przynoszą tak zwaną babesiozę, czyli zakażenie pierwotniakiem Babesia canis. Zdarzają się również przypadki kleszczowego zapalenia opon mózgowych i boreliozy. Babeszioza to groźna choroba przenoszona przez kleszcze, atakująca m.in. psy, koty, konie, owce. Nieleczona bądź też leczona nieprawidłowo lub zbyt późno prowadzi do śmierci. Kleszcze przenoszące babesziozę występują na znacznej części terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem regionów północnych, północno-wschodnich i wschodnich. Terenami o szczególnym zagrożeniu są lasy, łąki, parki i ogrody, zwłaszcza jeżeli są porośnięte wysoką trawą. Kleszcze wykazują z reguły wzmożoną aktywność sezonową, wczesną wiosną na przełomie kwietnia i maja oraz latem i wczesną jesienią. Czasem zdarza się jednak, iż kleszcze aktywne są również podczas bardzo łagodnej zimy. Kleszcz przyssany do zwierzęcia wprowadza do jego krwiobiegu chorobotwórcze pierwotniaki babesziozy, które atakują erytrocyty, czyli czerwone krwinki. Pierwotniaki Babesia canis przenikają do wnętrza zaatakowanej komórki, gdzie ma miejsce ich gwałtowne rozmnażanie. W efekcie dochodzi do rozerwania krwinki i pasożyt atakuje kolejne erytrocyty. W wyniku tego procesu dochodzi do reakcji łańcuchowej, która prowadzi do zniszczenia znacznej części krwinek czerwonych i tym samym do anemii. Dochodzi do znacznego uszkodzenia narządów wewnętrznych, w szczególności nerek i wątroby. Dodatkowo mogą wystąpić silne zaburzenia pracy układu krążenia, a także żółtaczka. Główne objawy choroby. Apatyczność. Zwierzę staje się osowiałe, nie cieszy się na przykład ze spacerów i innych rzeczy, które dotychczas sprawiały mu radość. Brak apetytu. Zwierzę nie chce jeść ani pić. Powiększenie węzłów chłonnych, wysoka gorączka dochodząca do 40-41 stopni Celsjusza, wymioty biegunka często z domieszką krwi, gazy, zarzucenie lub bladość błon śluzowych jamy ustnej, problem z oddawaniem moczu o brązowym zabarwieniu, niewydolność oddechowa i krążeniowa, zaburzenia ze strony układu nerwowego. Kleszcze bardzo często mogą też przenosić boreliozę. Borelioza to choroba zakaźna wywoływana przez bakterie należące do krętków, które są przenoszone na człowieka przez kleszcze. Na boreliozę chorują też niektóre udomowione zwierzęta, psy, koty czy bydło. Podobnie jak Babesia canis, do organizmu psa dostaje się wraz ze śliną kleszcza. W krótkim czasie namnaża się w organizmie żywiciela i wraz z krwią migruje do poszczególnych organów. Borelia zwykle usadawia się w tkance łącznej, skóra ścięgna ściany naczyń krwionośnych, w mięśniach i w tkance nerwowej. Borelia jest znajdowana w większych ilościach we wzgórzu, ośrodek mózgowy, miażdże zębowej oraz w gałkach ocznych. W zainfekowanych narządach dochodzi do stanu zapalnego i niszczenia tkanek. Główne objawy choroby to przede wszystkim silny odczyn zapalny wielu stawów, powodujący problem w poruszaniu się zwierzęcia. Zaatakowane stawy są gorące i bolesne. Pies ma wysoką gorączkę, jest apatyczny. Często występuje powiększenie węzłów chłonnych, a jeżeli bakteria zaatakowała również układ nerwowy, może dochodzić również do zaburzeń neurologicznych. Rozpoznanie chorób jest stosunkowo trudne ze względu na brak swoistych objawów, jednak badanie krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego pozwala zidentyfikować chorobę. Ehrlichioza – choroba psów przenoszona przez kleszcze. Okres wylęgania jest zmienny i waha się od kilku dni do wielu tygodni. Zróżnicowane objawy kliniczne. Niektóre psy pozostają jedynie nosicielami bezobjawowymi, u innych stwierdza się przygnębienie, gorączkę, obrzęk kończyn i moszyny. Niechęć do poruszania się, wybroczyny na błonach śluzowych. Innymi mniej groźnymi skutkami ukąszenia przez kleszcze może być alergia objawiająca się przede wszystkim miejscowym podrażnieniem skóry lub też ropne zapalenie skóry w miejscu ukąszenia.
Co robić w takim razie, gdy pies ma kleszcze? Jeśli na ciele swojego pupila znajdziesz pasożyta, nie zwlekaj i natychmiast go usuń, chwytając pensetę i wyciągając równolegle do osi wgryzienia. Po zabiegu upewnij się, że kleszcz został wyjęty w całości, a w ciele zwierzęcia nie pozostały żadne fragmenty pajęczaka, zwłaszcza głowa wraz z otworem gębowym. Przez kilka kolejnych dni obserwuj miejsce po ukąszeniu oraz zachowanie pupila. Pies jest apatyczny, ma biegunkę, gorączkę i nie chce jeść? Koniecznie skonsultuj się z weterynarzem. Istnieje bowiem ryzyko, że Twój pupil został zarażony jedną z chorób przenoszonych przez kleszcze. Do takiej sytuacji najlepiej w ogóle nie dopuścić. 8 miejsc na ciele psa, które kleszcze lubią najbardziej. Pies biegający po lesie czy łące jest dla kleszcza doskonałą ofiarą. To niebezpieczne pajęczaki czają się w trawie i na niskich gałęziach krzewów i roślin, czekając aż ofiara będzie na tyle blisko, by móc przyczepić się do jej sierści. Wtedy pasożyt zaczyna wędrować po ciele swojego żywiciela, szukając idealnego miejsca, by wgryźć się w ciało i dostać do życiodajnej krwi. Kleszcze najchętniej wybierają mniej owłosione, ciepłe, wilgotne miejsca, dlatego najczęściej znajdziesz je na brzuchu, w okolicach uszu, w okolicach krocza, pod ogonem, pod obrożą, na łokciach, pod pachami. Po każdym spacerze dokładnie obejrzyj te miejsce. Nie spodziewaj się jednak, że zobaczysz tam wielkiego opitego krwią pajęczaka. Na początku kleszcz może być tak mały jak ziarenko sezamu. Szukaj więc niewielkich, czarnych zgrubień. Jak sobie w takim razie poradzić z kleszczami? Jakie są skuteczne środki, które odstraszają te kleszcze, ale też które preparaty przeciwkleszczowe są najbardziej skuteczne? Tabletki. Oceniając to z perspektywy województwa mazowieckiego i Radomia, gdzie większość kleszczy jest zakażona pierwotniakiem, najlepiej sprawdzają się tabletki. Na rynku dostępne są dwa rodzaje tabletek. Jedne działają miesiąc, inne 3 miesiące i są to preparaty działające typowo bójczo. Oznacza to, że wszystkie kleszcze, które wbiją się w psa, zostaną zamordowane, zanim zdążą przekazać mu tego paskudnego pierwotniaka. Nie działają odstraszająco, co z kolei oznacza, że po naszym zwierzaku mogą chodzić kleszcze, mogą się również wbić, ale każdy wbity kleszcz zostanie zabity. Po podaniu psu tabletki istnieje bardzo, ale to bardzo nikła szansa, żeby zwierzę zachorowało po ugryzieniu przez kleszcza. Tabletkę można podawać psom już od 10 tygodnia życia. My akurat tutaj z Tonem stosujemy tabletki. Największy minus tych tabletek właśnie jest to, że one nie odstraszają tych kleszczy. Fakt faktem, okej, te kleszcze gdzieś tam się przyczepiają i giną bardzo szybko, ale łażą ciągle po jego ciele, tak? Ja mieszkam w mieszkaniu, on bardzo często też leży sobie na moim łóżku, czy siedzimy razem na narożniku, oglądamy seriale i te kleszcze, jak macie dzieci, czy w ogóle ten pies jest bardzo często blisko was, bardzo łatwo mogą przerzucić, przenieść się po prostu na was i wczepić się w wasze ciało, więc też warto zwracać na to uwagę i myślę, że warto się też zaszczepić na boreliozę czy babeziozę, bo z tego co wiem, jest oczywiście taka możliwość. Kropelki. Są to pipetki do podania na jedno zwierzę 1:1 w zależności od jego wagi. A w większym opakowaniu są to aerozole. Spot on należy zakropić w 2 miejscach. Między łopatkami i na nasadę ogona. Gdy jest to zwierzę większe, a tylko między łopatkami, gdy jest to zwierzę mniejsze. Aerozol należy rozprowadzić równomiernie, zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Należy pamiętać, że przy tego typu preparatach okres ochrony przeciwkleszczowej to około 3-4 tygodnie. Ponieważ większość tego typu preparatów rozprowadza się po tak zwanym filmie skórnym, należy pamiętać o nanoszeniu go na suchą skórę i nie kąpaniu pupila w ciągu 5 dni od podania preparatu. Bardzo popularne w Polsce są też obroże. Gdzieś tam najbardziej popularną firmą jest oczywiście Foresto. My Foresto nie stosujemy z racji tego, że Tony ma strasznie taką grubą i gęstą sierść, a jednak ta obroża powinna gdzieś tam przylegać do skóry. No, obroża w naszym przypadku, jeżeli chodzi o haskie syberyjskie, nie sprawdza się. Najlepsze są tabletki.
Na rynku dostępne są obroże wodoodporne i takie, które odstraszają również komary, myszki oraz inne owady. Obroże sprawdzają się najlepiej u małych psów z krótką sierścią, ponieważ dochodzi do dużo lepszej dystrybucji środka po skórze. Przy zakładaniu obroży trzeba brać pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, przy wszystkich środkach, które aplikujemy na skórę, czy to będzie spoton, czy to będzie obroża, należy pamiętać, że środek czynny zostaje też na rękach wszystkich osób, które mają kontakt z psem. Na poduszkach, na pościeli, na meblach. Dlatego też, jeśli mamy małe dzieci lub jeśli pies mieszka w domu i nie chcemy, żeby ktokolwiek z domowników miał kontakt ze środkiem czynnym znajdującym się w obroży czy kroplach, należy stosować tabletkę. Po drugie, żeby zwiększyć skuteczność działania obroży, dobrze jest przejechać nią pod włos wzdłuż całego zwierzęcia po grzbiecie i po brzuchu. Zapewnia to szybsze działanie preparatu. Po trzecie, bardzo istotne jest, aby obroża przylegała do skóry zwierzęcia. Jeśli mamy psa, który ma długie włosy lub bardzo gęsty podszerstek, to należy w odpowiednim miejscu wygolić lub wystrzyc psa, żeby obroża miała kontakt ze skórą. Oczywiście nie zaciskamy jej za mocno. Po prostu zakładamy ją tak, aby dotykała skóry. Zdarza się, że klienci przychodzą i mówią, że obroża nie działa. Po sprawdzeniu okazuje się, że jest ona założona bardzo luźno. Obroża uwalnia środek czynny tylko wtedy, gdy ma kontakt ze skórą zwierzęcia. Okres działania obroży to zazwyczaj 6 do 8 miesięcy i w połowie tego okresu można ją odświeżyć. W tym celu należy zdjąć obrożę, przetrzeć ją na przykład spirytusem z obu stron i założyć z powrotem. Usuwamy brud, pot, kawałki sierści i ułatwiamy podaż substancji czynnej, która walczy z kleszczami. Bardzo istotnym czynnikiem przy wyborze obroży dla naszego zwierzęcia jest cena. Niestety co dobre, jest drogie. W tanich preparatach środkiem czynnym często są olejki eteryczne, których działanie nie dość, że jest wyłącznie odstraszające, to utrzymuje się tylko przez kilka godzin po otwarciu opakowania. Wszystkie preparaty powinno się kupować u lekarza weterynarii, żeby mieć pewność, że są oryginalnym produktem przechowywanym w sposób prawidłowy i będą spełniały swoją rolę zgodnie z przeznaczeniem. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli podobał Wam się filmik, klikajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Dzięki wielkie i do usłyszenia wkrótce.